Młode małżeństwo było zachwycone domem przyznanym dziekanowi przedsionka. Położony w środku skromnej dzielnicy, niewielkich białych dwupiętrowych domów, gdzie mieszkali rzemieślnicy i drobni urzędnicy i wykończony kilka dni wcześniej, przeznaczony był dla jakiegoś dygnitarza, który nie tracił na zamianie. Nikt dotąd w nim nie mieszkał. Długi, pokryty płaskim dachem, miał 8 pokoi o ścianach zdobionych malowidłami, które przedstawiały wielobarwne ptaki baraszkujące w gęstwinie papierosów. Pazer nie śmiał tam wejść. Zatrzymał się przy kurniku, gdzie jakiś pracownik karmił gęsi. Kaczki taplały się w małej sadzawce ozdobionej błękitnym lotosem. Dwaj chłopcy, którym zlecono wysypanie ziarna ptactwu, spali jak zabici w cieniu szopy. Nowy pan obejścia nie budził ich. Nefere też radowało posiadanie takiego bogactwa. Przyglądała się ciężkiej ziemi, pełnej dżdżownic. Ich odchody stanowiły doskonały nawóz dla zbóż. Żaden rolnik ich nie zwalczał, wiedząc, że zapewniają żyzność gruntu. Zuch pierwszy zaczął szaleć po ogrodzie, a zaraz po nim wiatr północy. Osioł przycupnął pod drzewem granatowca, którego uroda była najtrwalsza, bo jeden kwiat otwierał się dopiero wtedy, gdy poprzedni opadł. Pies wolał figę, bo szelest jej liści przywoływał łagodność miodu. Neferet pogłaskała cienkie gałązki, dojrzałe owoce, to czerwone, to znów turkusowe i przyciągnęła ku sobie męża w cień drzewa, schronienia bogini niebios. Zachwytem przyglądali się alei sprowadzonych z Syrii figowców i altanie, skąd oglądać będą przepych zachodów słońca. Spokój nie trwał długo. Szelma, mała, zielona małpka Neferet krzyknęła z bólu i skryła się w ramionach swojej pani. Zawstydzona wyciągnęła do niej łapkę, w którą wbił się kolec akacji. Urazu nie należało lekceważyć. Kiedy obce ciało trafia pod skórę, w końcu wywołuje wewnętrzny krwotok, który zaniepokoił niejednego lekarza. Wiatr północy, choć nie wzywany, wstał i podszedł bliżej. Neferet wybrała spośród swych przyborów skalpel, z wielką ostrożnością wyjęła kolec i posmarowała rankę pomadą z miodu, ogórka, sproszkowanych kości i figowej kory. Jeśli zacznie się jakaś mała infekcja, potraktuje ją siarczkiem arszeniku. Szelma nie wyglądała jednak na umierającą. Uwolniona od kolca, natychmiast wdrapała się na palmę daktylową w poszukiwaniu dojrzałego owocu. Może byśmy weszli, zasugerowała Neferet. Sprawa zaczyna być poważna. Co chcesz przez to powiedzieć? Pobraliśmy się, to prawda, ale nie mieliśmy niczego. Teraz sytuacja się zmieniła. Czyżbyś się ją znudził? Nie zapominaj nigdy, doktorze, że to ja naruszyłem twój spokój. Moje wspomnienia są inne. Czyż to nie ja zauważyłam cię pierwsza? Powinniśmy byli zasiąść obok siebie i w otoczeniu tłumu krewnych i przyjaciół oglądać pośród kufrów z ubraniami, waz, przyborów toaletowych, sandałów i nie wiedzieć czego jeszcze. Ciebie przyprowadzono by do mnie pod baldachimem, w odświętnych szatach, przy dźwiękach fletów i bębnów. Wolę tę chwilę, gdy jesteśmy sami, bez hałasów i przepychu. Przekroczywszy próg tego domu, będziemy za niego odpowiedzialni. Hierarchowie wypomną mi, że nie spisałem kontraktu, który zapewniłby ci przyszłość. Czy to uczciwa propozycja? Zgodna z prawem. Ja, Pazer, przynoszę wszystkie moje dobra tobie, Neferet, która zachowa własne imię. Postanowiliśmy zamieszkać pod jednym dachem, zatem jesteśmy poślubieni sobie. Ja jestem ci winien odszkodowanie w przypadku separacji. 1/3 tego, co nabędziemy, poczynając od tego dnia, będzie ci należeć z urzędu, a ja będę musiał cię żywić i ubierać. O reszcie zadecyduje sąd. Muszę wyznać dziekanowi przedsionka, że jestem do szaleństwa zakochana w pewnym mężczyźnie i mam zamiar z nim pozostać aż do śmierci. Być może, ale prawo. Cicho bądź i wejdźmy do środka. Przedtem jeszcze sprostowanie. To ja jestem zakochany do szaleństwa. Obejmując się, przekroczyli próg swego nowego domostwa. W pierwszym małym i niskim pomieszczeniu, przeznaczonym na kult przodków, przystanęli na długą chwilę, wielbiąc duszę zamordowanego mistrza Branira. Potem odkryli salę przyjęć, inne pokoje, kuchnię, łazienkę z kanalizacją z wypalanej gliny i kamiennym ustępem. Łazienka wprost ich zachwyciła. Po obu stronach położonej w rogu płyty zwapienia znajdowały się dwie ławy z cegieł, na których stanąć mógł służący lub służąca, by polać wodą tego, kto pragnął wziąć prysznic. Wapienne płytki pokrywały też ceglane mury, aby zabezpieczyć je przed wilgocią. Lekki spadek posadzki wokół odpływu kanalizacyjnego z wypalanej gliny ułatwiał spływ wody.
W dobrze wietrzonym pokoju stało wielkie łoże z masywnego hebanu z nogami w kształcie lwich łap i gęstą moskitierą. Na bokach łoża wymalowano uśmiechnięte oblicza boga Besa, opiekuna snu i dostarczyciela szczęśliwych marzeń. Zdumiony Pazer dłuższą chwilę leżał na doskonałym materacu z roślinnych włókien. Liczne krzyżujące się węzły rozłożono tu z mistrzowską znajomością rzeczy, tak, aby mogły znieść spory ciężar przez długie lata. W głowach łoża leżała suknia z białego lnu i tkanina dla panny młodej, która będzie także jej całunem. Nigdy nie myślałem, że będę spać w takim łożu choć jedną noc. Czemu mielibyśmy czekać? Zapytała niesforna Neferet. Rozłożyła cenną tkaninę na materacu, zdjęła sukienkę i wyciągnęła się naga, szczęśliwa, że może przytulić się do Pazera. Ta chwila jest tak cudowna, że nigdy jej nie zapomnę, a twoje spojrzenie czyni ją wieczną. Nie oddalaj się ode mnie. Należę do ciebie jak ogród, który wzbogacasz kwiatami, zapachami. Kiedy będziemy jednością, śmierć przestanie istnieć. Już następnego ranka Pazer żałował małego domku z początkującego sędziego i zrozumiał, dlaczego Wezyr Bagej zadowalał się skromnym mieszkaniem w środku miasta. To prawda, nie brakło tu mioteł z witek, które ułatwiały porządne sprzątanie, ale potrzebne były jeszcze sprawne ręce, by się nimi posłużyć. Ani on, ani Neferet nie mieli czasu oddawać się takim zajęciom, a nie było co marzyć, że ogrodnik lub opiekun kurnika porzucą swoje wyspecjalizowane zajęcia. Nikt nie pomyślał o zatrudnieniu służącej. Neferet i Wiatr Północy wcześniej wyruszyli do pałacu, bo Wezyr życzył sobie wizyty lekarza przed pierwszą audiencją. Bez kancelisty, bez urządzonego biura, bez służby, dziekan przedsionka czuł się zagubiony w tej zbyt wielkiej siedzibie. Mędrcy nie mylili się, nazywając żony paniami domu. Ogrodnik doradził mu zatrudnienie 50-letniej niewiasty, która wynajmowała swoje usługi potrzebującym właścicielom. Za 6 dni pracy żądała ona nie mniej niż 8 kóz i 2 nowe sukienki. Wykrwawiony do cna, pewny zachwiania finansowej równowagi stadła, dziekan przedsionka musiał przyjąć te warunki. Aż do powrotu Neferet wszystko było na jego głowie. Suti wybałszył oczy i obmacał mury. Wygląda na prawdziwe. To zupełnie nowa konstrukcja, ale w dobrym gatunku. Sądziłem, że to ja jestem największym blagierem w Egipcie, ale ty mnie wyprzedzasz o 1000 łokci. Kto ci pożyczył tę willę? Państwo, odparł Pazer. Nie będziesz chyba nadal twierdził, że jesteś nowym dziekanem przedsionka. Jeśli mi nie wierzysz, zapytaj Neferet. To twoja wspólniczka. Zapytaj w pałacu. Suti był wstrząśnięty. Kto cię mianował? 9 przyjaciół faraona z wezyrem na czele. Ten stary nudziarz Bagej wysłałby na zieloną trawkę twego poprzednika, jednego z szacownych kolegów o nienagannej opinii? Były pewne niedociągnięcia. Bagej i Wysoka Rada działali zgodnie z prawem. To cud, jakiś sen. Moja prośba została wysłuchana. Czemu właśnie ciebie mianowali na tak ważne stanowisko? Zastanawiałem się nad tym. I jakie wnioski? Załóżmy, że część Wysokiej Rady jest przekonana o winie generała Ashera, a druga nie. Czy to nie sprytnie powierzyć coraz niebezpieczniejsze śledztwo sędziemu, który pierwszy uniósł tę zasłonę? Uzyskawszy już pewność w jedną czy w drugą stronę, łatwo będzie albo mnie zaprzeć się, albo pochwalić. Nie jesteś tak głupi, na jakiego wyglądasz. Nie dziwi mnie takie stanowisko. Jest zgodne z egipskim prawem. Ja rozpocząłem sprawę, więc do mnie należy jej zakończenie. Inaczej byłbym tylko prowokatorem. Na co mam się skarżyć? Dano mi środki, o jakich nie marzyłem. Dusza Branira czuwa nade mną. Nie licz na zmarłych. Kemi, ja zapewniłem ci lepszą opiekę. Uważasz, że coś mi grozi? Los dokonał wyboru. Może nie jestem najbardziej szalony z nas dwóch, ale to mi się podoba. Ty aresztujesz mordercę Branira, a ja zafunduję sobie głowę Ashera. A jak tam dama Tapeni? To wspaniała kochanka. Nie dorównuje panterze, ale cóż za wyobraźnia. Wczoraj po południu spadliśmy z łóżka w najważniejszym momencie. Pospolita kobieta zrobiłaby sobie przewiew, ale nie ona. Więc ja musiałam stanąć na wysokości zadania, choć znalazłem się pod spodem. Wyrazy najwyższego podziwu. A czego się od niej dowiedział w innych dziedzinach? Nie jesteś specjalistą od uwodzenia. Jeśli zacznę jej zadawać zbyt brutalne pytania, zamknie się niczym kwiat w południe. Zaczęliśmy obgadywać słynne damy, które zajmują się sztuką tkactwa. Niektóre z nich to prawdziwe mistrzynie. Czuję, że to dobry ślad.
Powrót Neferet poprzedził osiołek. Sów powitał go radosnym szczekaniem i obaj przystąpili do posiłku. Jeden spożył wołowe żebro, drugi kosz świeżej lucerny. Szelma nie była już głodna, bo tak napchała brzuszek skradzionymi w sadzie owocami, że musiała sobie zaordynować długą siestę. Neferet wręcz promieniała. Ani zmęczenia, ani zmartwienia nie miałby wstępu. Pazer doszedł do wniosku, że jest niegodny własnej żony. Jak ma się Weser? Dużo lepiej, ale będzie musiał się leczyć do końca swoich dni. Jego wątroba i woreczek żółciowy są w żałosnym stanie i wcale nie jestem pewna, czy uda mu się uniknąć opuchnięcia nóg i stóp, gdy będzie zmęczony. Powinien dużo chodzić, wyjechać na wieś, a nie siedzieć całymi dniami. Żądasz niemożliwości. Czy mówił coś o Nebamonie? Naczelny lekarz jest cierpiący. Incydent z policyjnym pawianem chyba pozostawił ślady. Czy wypada się nad nim rozczulać? Przerwał im ryk wiatra północy. Był nadal głodny. Nie panuję nad tym wszystkim, przyznał Pazer. Wprawdzie za zawrotną cenę zatrudniłem kobietę do pomocy, ale po prostu gubię się w tym wielkim domu. Nie mamy kucharza, ogrodnik robi tylko to, na co ma ochotę, a ja nie mam pojęcia, jak posługiwać się tym wszystkim szczotkami. Zaniedbałem moje akta. Nie mam sekretarza, kancelarii i w ogóle. Neferet ucałowała. Ubranym w spódniczkę z wykrochmalonym przodem, wspaniałą plisowaną koszulę z długimi rękawami, Beltran złożył wylewne i pełne życzliwości gratulacje Nefert i Pazerowi. Tym razem udzielę Wam bezpośredniej pomocy. Zlecono mi reorganizację biur centralnej administracji. Jako dziekan przedsionka jesteś Pani uprzywilejowany. Nie mogę przyjąć żadnego przywileju. To nie przywilej. Chodzi o regulaminowe rozporządzenie, które pozwoli Ci, Panie, mieć pod ręką całość akt. Będziemy pracować obok siebie, w dużych i przestronnych lokalach. Proszę, żebyś mi nie przeszkadzał w zabiegach o skuteczność naszej pracy. Szybki awans Beltrana budził zdumienie najbardziej zblazowanych dworaków, ale nikt go nie krytykował. Odkurzał służby zakorzenione w rutynie, usuwał leniwych lub niekompetentnych urzędników, stawiał czoło tysiącom problemów technicznych, które wyłaniały się niemal co dzień. Pełen zaraźliwego entuzjazmu, prawie pomiatał podwładnymi. Synowie szlachetnych rodzin ubolowali nad jego skromnym pochodzeniem, ale godzili mu się podporządkować, bo opornym groził odesłaniem do domów. Żadna przeszkoda nie odstraszała Beltrana. Oceniał ją, atakował z niewyczerpaną energią i w końcu usuwał. Wśród jego osiągnięć było przywrócenie poboru podatku drzewnego, od którego zapominając o dobru publicznym, od dawna uchylali się wielcy właściciele ziemscy. Przy tej okazji Beltran nie omieszkał przypomnieć roztropnej interwencji Pazera. Każda pojawiająca się, a dotąd nierozwiązana, trudność nieuchronnie trafiła do Beltrana. Pazer przyznawał, iż ma znaczącego sojusznika. Dzięki niemu uniknie wielu pułapek. Moja małżonka ma się dużo lepiej, wyznał Beltran Neferet. Bardzo ci pani za to wdzięczna jest i uważa cię za przyjaciółkę. A jakie jej migreny? Są rzadsze. Kiedy się zaczynają, aplikuję przygotowaną pomadę, wyjątkowo skuteczną. O twojej zaleceń Silkis nadal grzeszy łakomstwem. Chowam przed nią sok z grenadyny i miód, ale ona po kryjomu zdobywa sok z owoców drzewa świętojańskiego, a nawet z fig. Podobnie jak ty, pani, znawczyni snów także ostrzegają przed nadużywaniem cukru. Żadna medycyna nie zastąpi silnej woli. Beltarop skrzywił się. Od tygodnia bolą mnie duże palce nóg. Trudno mi nawet włożyć buty. Neferet obejrzała jego małe, pulchne stopy. Zagotujesz łój wołowy z liśćmi akacji. Przetrzesz na masę i będziesz okładać obolałe miejsca. Jeśli to nie pomoże, proszę dać mi znać. Pokojówka odwołała Neferet, która coraz lepiej czuła się w roli pani domu. Niebawem otworzy gabinet w jednym ze skrzydeł willi. W pałacu jej sława rosła. Wyleczenie wezyra zapewniło jej tytuł do chwały ku zazdrości pałacowych lekarzy nadal porażonych nieobecnością Nebamona. Ten dom jest uroczy, zauważył Beltram, smakując porcję melona. Bez Neferet byłbym stąd uciekł. Trzeba być ambitny, mój drogi Pazerze. Twoja żona to wyjątkowa istota. Na pewno wielu będzie ci jej zazdrościć. Wystarczy mi zazdrość Nebamona. Jego milczenie jest przejściowe. Poniżyliście go. Więc myśli tylko o tym, żeby się zemścić. Twoja obecna godność znacznie mu to utrudni. Co sądzisz o ostatnich dekretach królewskich? Są enigmatyczne. Po co król potwierdza swoją władzę, której nikt nie podważa? Ostatni wylew Nilu był niewielki. Hiena przyszła pić wodę z kanału. Kilka kobiet urodziło nienormalne dzieci. To ludowe przesądy. Czasem bywają niebezpieczne. Słudzy państwa muszą dowieść, że są nieuzasadnione. Czy podejmiesz dochodzenie przeciwko Asherowi,
i śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci weteranów? Czyż to nie główny powód mojej nominacji? Wielu ludzi w pałacu sądziło, że te smutne wydarzenia okrejnie pamięć. Cieszę się, że tak nie jest i spodziewam się wiele po Twojej odwadze. Bogini Mat wprawdzie się uśmiecha, jest jednak nieugięta. W niej tkwi źródło wszelkiego szczęścia, ale nie wolno jej zdradzić. Gdybym nie poszukał prawdy, przestałbym oddychać. Niepokoi mnie spokój Ashera, powiedział Beltram posępnym tonem. To człowiek gwałtowny, zwolennik brutalnych działań. Powinien był jakoś zareagować na wieść o twoim awansie. A czyż margines jego manewru się nie skurczył? Zapewne, ale nie trzeba się cieszyć przed czasem. To nie jest zgodne z moim usposobieniem. Dziś nie jesteś już samotny, lecz twoi wrogowie nie znikli. Przekażę ci wszystko, czego się dowiem. Przez 2 tygodnie Pazer żył jak w oku cyklonu. Przejrzał ogromne archiwa dawnego dziekana, czuwał nad uporządkowaniem tabliczek glinianych, wapiennych, drewnianych, brulionów akt, inwentarzy ruchomości, oficjalnych listów opatrzonych pieczęciami, zwojów papirusów, materiałów, skrybów. Skonsultował listy własnych pracowników, wezwał na rozmowę każdego z pisarzy z osobna, dopilnował wpłacenia im zaległych należności, a także wyrównania płac. Przejrzał nierozpatrzone dotąd skargi i poprawił wiele błędów administracji. Zdumiony zakresem tych zadań, nie buntował się i szybko zyskał sobie posłów wśród podwładnych. Co rano rozmawiał z Beltranem, którego rady były dla niej bardzo cenne. Pazer rozstrzygał właśnie delikatny problem podatków, kiedy stanął przed nim czerwony na twarzy skryba o grubych rysach. Jarot, gdzieżeś zaginął? Moja córka zostanie zawodową tancerką, to pewne. Żona się na to nie zgadza, więc muszę się rozwieść. Kiedy wracasz do pracy? To już nie miejsce dla mnie. Przeciwnie, dobry kancelista. Stałeś się, panie, zbyt wielką osobistością. W tych biurach skrybowie muszą pracować w ściśle określonych godzinach pracy. To mi nie odpowiada. Wolę zajmować się karierą córki. Będziemy jeździć od prowincji do prowincji, uczestniczyć w wioskowych świętach, dopóki nie uzyskamy kontraktu w dobrym zespole. Ktoś musi pilnować tej biednej małej. To ostateczna decyzja? Ty, panie, za dużo pracujesz. Zderzysz się z potężnymi interesami. Wolę się wycofać na czas, zostawiając kij, służbową szatę oraz nagrobną stelę i żyć z dala od dramatów i konfliktów. Jesteś pewny, że ich unikniesz? Córka mnie uwielbia i zawsze będzie mnie słuchać. Zapewnię jej szczęście. Dennis sycił się swoim olśniewającym zwycięstwem. Walka była ostra i żona musiała wykorzystać wszystkie swoje znajomości, aby odsunąć niezliczonych konkurentów, bardzo rozgoryczonych przegraną. Ostatecznie więc Dennis i dama Nenofar zorganizują bankiet na cześć nowego dziekana przedsionka. Umiejętnie wykorzystywane znajomości oraz siła przekonywania jego małżonki raz jeszcze zapewniły im tytuł mistrzów ceremonii całego Memfisu. Nominacja Pazera była taką niespodzianką, że zasługiwała na prawdziwe święto, w czasie którego członkowie najlepszego towarzystwa konkurować będą w dziedzinie elegancji. Pazer wybierał się tam bez entuzjazmu. To przyjęcie mnie znudzi, wyznała Nefer. To na twoją cześć, kochanie. Wolałbym spędzić wieczór z tobą. Moja funkcja nie wymaga światowego życia. Odrzuciliśmy wszystkie zaproszenia notabli, ale to ma oficjalny charakter. Temu Denesowi nie brakuje tupetu. Wie, że podejrzewam go przynależność do spisku, a odgrywa zachwyconego gospodarza. Doskonała strategia, żeby cię łagodzić. Myślisz, że mu się uda? Śmiech Neferet wprost go zachwycił. Jaka była piękna w obcisłej sukience, która odsłaniała jej piersi. Czarna peruka o odblaskach lapis lazuli podkreślała delikatność jej lekko podmalowanej twarzy. Uosobiała młodość, wdzięki, miłość. Wziął ją w ramiona. Mam ochotę cię ukryć. Zazdrosny? Jeśli ktoś na ciebie spojrzy, uduszę go. Ty, dziekan, jak śmiesz wygłaszać takie okropności? Pazer otoczył talię Neferet paskiem z ametystów w kształcie pereł, przedzielonych wytłaczonymi w złocie głowami panter. Jesteśmy zrujnowani, ale ty jesteś najpiękniejsza. Boję się, że chodzi o próbę uwiedzenia. Zdemaskowałaś mnie. Pazer odchylił lewe ramionczko jej sukni. Już i tak jesteśmy spóźnieni, zaprotestowała. Jeszcze zanim ubrała się w bankietową suknię, dama Nenofar wkroczyła do kuchni, gdzie rzeźnicy przygotowywali połcie mięs, wieszali je na belce podtrzymywane przez rozwidlone słupy. Sama wybrała kawałki na pieczeń i do uduszenia, skosztowała sosów i upewniła się, że kilkadziesiąt gęsi zdąży się upiec na czas.
Potem zeszła do piwnic. Pod czaszy zareprezentował jej wina i piwa. Spokojną jakość dań i napojów Nenofar skontrolowała salę bankietową. Służący i służące rozstawiali tam na niskich stołach złote kielichy, srebrne tace, talerze z alabastru. Cała willa pachniała jaśminem i lotosem. To będzie niezapomniane przyjęcie. Na godzinę przed przybyciem pierwszych gości ogrodnicy zerwali owoce. Podane na surowo zachowają cały aromat. Skryba zanotował liczbę dzbanów z winem ustawionych w sali bankietowej, aby uniemożliwić oszustwa. Podczas gdy przełożony ogrodników sprawdzał porządek w alejach, portier obciągał spódniczkę i poprawiał perukę. Nieugięty strażnik posiadłości wpuścił tylko znane osoby osobistości oraz tych, co posiadają tabliczkę z zaproszeniem. Gdy słońce już gotowe było skryć się za górą zachodu, przed portierem stanęła pierwsza para gości. Rozpoznał w niej królewskiego skrybę i jego małżonkę, za którymi podążała elita wielkiego miasta. Goście damy Nenofar przechadzali się po parku obsadzonymi granatowcami, figowcami, morwami. Gwarząc wokół fontan, pod pergolami lub drewnianych altanach, podziwiali wielkie bukiety ustawione na skrzyżowaniach alej. Obecność wezyra Bageja, który nie bywał na żadnych przyjęciach oraz przybyły w komplecie przyjaciół faraona, wywarła wrażenie na uczestnikach przyjęcia. To będzie pamiętny wieczór. Dokładnie w chwili, gdy zniknęła kula słońca, słudzy zapalili lampy w ogrodzie i willi. Na progu stanęła dama Nenofar i Denes. Ona w ciężkiej peruce, białej sukni ze złotym brzegiem, 10 sznurach pereł, kolczyka w kształcie gazeli i złoconych sandałkach. On w wystopniowanej peruce, długiej plisowanej spódniczce z kapą, zdobionych srebrem, skórzanych sandałach. Doskonale modna para ludzi uszczęśliwionych tym, że mogą zademonstrować swoje bogactwo z niekłamaną nadzieją wzbudzenia zawiści. Zgodnie z protokołem, jako pierwszy zbliżył się ku nim wezyr. Zadowolił się przechodzonymi sandałami, szeroką i pozbawioną elegancji spódniczką oraz rodzajem komży z krótkimi rękawami. Dama Nenofar i Denes skłonili mu się zachwyceni. Ależ upał, skarżył się wezyr. Do zniesienia jest tylko zima. Kilka chwil na słońcu i moja skóra płonie. Jeden z naszych basenów jest do dyspozycji, jeśli pragniesz, pani, ochłodzić się przed bankietem, zaproponował Denes. Nie umiem pływać i boję się wody. Mistrz ceremonii zaprowadził wezyra na honorowe miejsce. Za nim podążyli przyjaciele faraona, potem wysocy dygnitarze, królewscy, pisarze i najróżniejsze osobistości, które dostąpiły zaszczytu uczestniczenia w najbardziej prestiżowym święcie roku. Beltram i Silki znajdowali się wśród ostatnich. Dama Nenofar pozdrowiła ich z roztargnieniem. Czy przyjdzie generał Asher? Zapytał Denes, nachylając się do ucha żony. Właśnie usprawiedliwił swoją nieobecność. Jaki służbowy obowiązek? A szef policji Mentemozis jest cierpiący. W sali bankietowej, której plafon zdobił roślinny ornament, goście zasiedli w wygodnych fotelach pełnych poduszek. Przed fotelami na niskich stolikach rozstawiono kielichy, talerze i półmiski. Kapela złożona z flecistki, harfistki, lutnistki grała lekkie i wesołe melodie. Nagie nubijskie dziewczynki krążyły między gośćmi i umieszczały na perukach ucztujących perfumowaną pomadę, która topiąc się wydzielała łagodny zapach i odstręczała owady. Każdy z gości otrzymał kwiat lotosu. Na ustawiony pośrodku sali ofiarny stół kapłan wylał wodę, która oczyścić miała potrawy. Nagle dama Nenofar uświadomiła sobie, że nie ma jeszcze bohaterów święta. To niesłychane. Nie przejmuj się, pazar to szaleniec pracy. Widać, zatrzymała go jakieś akta. W taki wieczór goście się niecierpliwią, trzeba zacząć podawać. Nie bądź taka nerwowa. Znużona oczekiwaniem Nenofar poprosiła najlepszą tancerkę miasta Memphis, by wkroczyła na scenę wcześniej niż przewidywano. 20-letnia tancerka, uczennica Sababu, właścicielki najszacowniejszego domu piwa w mieście, miała na sobie jedynie pas z muszelek, które zachodząc na siebie i zderzając się przy każdym jej kroku wydawały uroczy odgłos. Na lewym udzie miała tatuaż przedstawiający boga Besa, wesołego i brutalnego karła, gwaranta radości we wszystkich jego formach. Artystka przyciągnęła uwagę całego zgromadzenia. Będzie wykonywała najbardziej akrobatyczne figury, dopóki nie pojawią się Pazel i Neferet. Podczas gdy zaproszeni goście dla pobudzenia apetytu pogryzali winogrona i cieniutkie plastry melona, Nenofar, coraz bardziej zirytowana, zauważyła jakieś ożywienie przy drzwiach. Nareszcie oni. Chodźcie szybko. Bardzo mi przykro, próbował się usprawiedliwiać Pazel.
Jak miał wytłumaczyć, że nie oparł się pragnieniu, by rozebrać Neferet, że z nadmiernego zapału rozerwał ramionczka jej sukni, a potem sprawił, iż zapomniał o wymogach czasu, a w ogóle, że ich miłość jest ważniejsza niż najwykwitniejsze nawet zaproszenie. Neferet ze zburzoną fryzurą musiała pospiesznie wybrać inną suknię i przekonać męża, by porzucił łoże rozkoszy. Gdy młoda para przekroczyła próg sali bankietowej, tancerka wycofała się, a dziewczyny z zespołu muzycznego przerwały grę. W jednej chwili dziesiątki par oczu oceniły ich bez wyrozumiałości. Pazar nie zatroszczył się elegancją. Krótka peruka, nagi tors, skromna spódniczka upodobniały go do surowego skryby z czasów piramid. Jego jedynym ustępstwem na rzecz współczesności był plisowany przodnik, który łagodził nieco surową prostotę stroju. Ten człowiek pasował do swojej reputacji. Niepoprawni gracze zakładali się o datę, kiedy jak wszyscy ulegnie korupcji. Innych wcale nie bawiła myśl o ogromnej władzy dziekana przedsionka, którego młodość, jakby trochę niestosowna, nieuchronnie pociągnie ku sukcesom. Krytykowano więc decyzję starego wezyra. Jest coraz bardziej roztargniony i nazbyt skory do przekazywania części swojej władzy. Wielu dworaków naciskało Ramzesa, aby zastąpił go doświadczonym i aktywniejszym administratorem. Neferet nie wywołała podobnych debat. Zwykły wianek wpleciony we włosy, szeroki naszyjnik zakrywający piersi, lekkie kolczyki w kształcie kwiatu lotosu, bransoletki na nadgarstkach i kostkach, długa suknia z przezroczystego lnu, która bardziej odkrywała niż zakrywała jej kształty. Widok młodej kobiety zachwycił najbardziej zblazowanych i łagodził najbardziej zgorzkniałych. Do blasku młodości i urody dochodziła żywa inteligencja, wyrażająca się w rozbawionym, lecz bynajmniej niepogardliwym spojrzeniu. Nikt się nie pomylił. Wdzięk nie wykluczał siły charakteru, który niełatwo zachwiać. Czemu wbiła sobie do głowy tego młodego sędziego, którego surowy wygląd nie był żadną gwarancją przyszłości? Zdobył wprawdzie bardzo wysokie stanowisko, ale nie zdoła go długo utrzymać. Miłość się skończy, Neferet wybierze błyskotliwszą partię. Tam, gdzie klęska spotka naczelnego lekarza Nebalmona, powiedzie się innemu. Kilka wielkich dam w pewnym wieku ubolewało nad odwagą stroju żony wysokiego prawnika, nie wiedząc, że nie miała innej sukienki. Dziekan i jego małżonka zajęli miejsca koło wezyra. Służba pospieszyła podać im kawałki pieczonego wołu i doskonałe czerwone wino. – Pańska żona jest cierpiąca? – zapytała wezyra Neferet. – Nie, ona nigdzie nie chodzi. Wystarczy jej własna kuchnia, dzieci i mieszkanie w środku miasta. – Ja się niemal wstydzę, że nie odmówiłem przyjęcia takiej wielkiej willi – przyznał Pazer. – To byłby błąd. Ja odmówiłem posiadłości, którą faraon przyznaje wezyrowi, bo nienawidzę wsi. Już 40 lat mieszkam w tym samym miejscu i nie mam zamiaru się stamtąd wyprowadzać. Lubię miasto. Świeże powietrze, insekty, bezkresne pola są mi obojętne lub wręcz mi przeszkadzają. Jako lekarz radzę jednak jak najwięcej chodzić, przypomniała mu Nefer. Udaję się piechotą do mojego biura i tak samo wracam. Potrzeba ci więcej odpoczynku, panie. Gdy tylko ustabilizuje się sytuacja moich dzieci, skrócę godziny pracy. Jakieś kłopoty. Nie z moją córką, zwykłe rozczarowanie, wstąpiła do świątyni Hathor jako uczennica tkactwa, ale nie doceniła życia, w którym rytuały regulują rytm dnia. Teraz zatrudniła się jako księgowa na pewnej farmie i będzie tam robić karierę. Synem trudniej pokierować. Pasjonuje go gra w warcaby, traci na to połowę zarobków kontrolera wypalanych cegieł. Na szczęście mieszka z nami i matka go żywi. Jeśli liczy na to, że moja pozycja poprawi jego własną, jest w błędzie. Nie mam na to ani uprawnień, ani ochoty. Ale niech te banalne trudności was nie zniechęcają. Posiadanie dzieci to największe szczęście. Podawane dania i najwyższej jakości wina zachwyciły podniebienia gości, którzy wymieniali mnóstwo banałów, aż do chwili, kiedy krótko przemówił dziekan przedsionka. Ton jego bez wątpienia zdumiał zebranych. Liczy się tylko funkcja, a nie jednostka, która ją przejściowo wypełnia. Moją jedyną przewodniczką będzie Mat, bogini sprawiedliwości, która wytycza drogę urzędnikom tego kraju. Jeśli w niedalekiej przyszłości popełnione zostały jakieś błędy, czuję się za nie odpowiedzialny. Póki towarzyszy mi zaufanie wezyra, wykonywać będę moje zadania, nie troszcząc się o interesy tych czy tamtych. Prowadzonych obecnie spraw nie ukryję pod korcem, nawet jeśli dotyczą wielkich tego świata. Mówił jasno i bez wahań, zdecydowanym głosem. Każdy, kto dotąd wątpił w jego autorytet, był zbudowany. Pozorna młodość sędziego nie będzie jego słabą stroną. Przeciwnie, zapewni niezbędną energię w służbie imponującej dojrzałości. Wielu zmieniło zdanie. Rządy nowego dziekana wcale nie muszą być efemeryczne.
Goście rozeszli się późno w nocy. Wezyr Bagej, który wcześniej kładł się spać, wyszedł pierwszy. Wszyscy chcieli pożegnać Pazera i Neferet i pogratulować im. Nareszcie uwolnieni wyszli do ogrodu. Przyciągnęły ich jakieś głosy. Zbliżając się do kępy tamaryszków, podsłuchali rozmowę między Beltramem a damą Nenofar. Mam nadzieję, nigdy już cię nie widzieć w tym domu. Nie trzeba było mnie zapraszać. Zmusiła mnie do tego uprzejmość. W takim razie skąd ta złość? Nie tylko prześladujesz mego męża przypominaniem o taksach, ale na dodatek zlikwidowałeś moje stanowisko inspektora skarbu. Było honorowe. Państwo wypłacało ci pobory, które nie odpowiadały realnej pracy. Porządkuję zbyt rozrzutne służby administracyjne i nie cofnę się. Możesz być pewna, że nowy dziekan przedsionka stanie po mojej stronie, bo sam postąpiłby podobnie, a i ukarałby winnych. Dzięki mnie unikniesz tego, pani. Pięknie się usprawiedliwiasz. Ty, Beltranie, jesteś niebezpieczniejszy niż krokodyl. Krokodyle oczyszczają Nil i pożerają nadmienne, rozmnażające się hipopotamy. Denes też powinien się strzec. Twoje pogróżki nie robią na mnie wrażenia. Rozprytniejsi od ciebie intryganci połamali sobie zęby. Życzę więc sobie szczęścia. Wściekła dama Nenofar porzuciła rozmówcę i pośpiesznie odszukała męża. Pazer i Neferet przywitali poranek na dachu swojej willi. Myśleli o szczęśliwym dniu, który wstaje i oświeci ich miłością, równie słodką jak zapach święta. Tak na ziemi, jak i w zaświatach, gdy przeminą już pokolenia, on stroić będzie kwiatami ukochaną kobietę i zasadzi figowce przy sadzawkach z czystą wodą. A ich oczy nigdy nie nasycą się wzajemnym widokiem. Ich zjednoczone dusze gasić będą pragnienie w cieniu, żywiąc się śpiewem szeleszczących na wietrze liści. Pazer miał jedną pilną sprawę do załatwienia – przeprowadzić proces, który zwróciłby cześć Kemowi, ostatecznie go uniewinniając. Przy okazji mógłby zidentyfikować widmowego świadka, szefa policji i oskarżyć go o montowanie fałszywych dowodów. Ledwie wstał i nawet zanim zdążył ucałować Neferet, ta kazała mu wypić dwie pełne szklanki miedzianej wody. Podstępny katar był dowodem, że limfa dziekana przedsionka jest zakażona, a on stracił odporność po pobycie w obozie. Pospiesznie pognął śniadanie i pobiegł do biura, gdzie natychmiast natarła nań armia pisarzy, wymachujących plikami pilnych skarg, które nadeszły z ponad 20 wiosek. Niedbalstwo nadzorcy królewskich z Pikszów sprawiło, że z powodu niskiego stanu wód mieszkańcom nie dostarczono oliwy i ziarna niezbędnych do życia. Powołując się na przestarzały regulamin, drobny urzędnik zakpił sobie ze zgłodzień wieśniaków. Dziekan z pomocą Beltrana przeznaczył całe 2 dni na rozwiązanie tej na pozór prostej sprawy tak, by nie popełnić administracyjnej pomyłki. Dozorcą Spiszów przemianowano na przełożonego kanału obsługującego jedną z wiosek, których nie chciał żywić. Potem pojawiły się inne trudności, a wśród nich konflikt między producentami owoców a skrybami skarbu, którzy zajmowali się ich liczeniem. Aby uniknąć niekończących się procedur, Pazer osobiście udał się do sadów, ukarał oszustów i odrzucił nieuzasadnione oskarżenia pracowników skarbu. Przy okazji uświadomił sobie, jak dalece równowaga ekonomiczna kraju w przymierze sektora prywatnego i państwowego planowania jest wciąż odnawiającym się cudem. Jednostka miała pracować zgodnie ze swymi życzeniami, a przekroczywszy pewien próg, zbierać korzyści swojej pracy. Państwo gwarantować miało nawodnienie, bezpieczeństwo dóbr i ludzi, przechowywanie i rozdział żywności w przypadku niewystarczającego wylewu oraz wypełniać wszystkie inne obowiązki obejmujące wspólne interesy. Wiedząc, że znajdzie się w przymusowej sytuacji, jeśli nie zapanuje nad rozkładem własnych zajęć, Pazer wyznaczył proces Kema na następny tydzień. Ledwie podano do wiadomości termin rozprawy, sprzeciwił mu się kapłan świątyni Ptacha. Był to bowiem dzień wyłączony z działalności publicznej. Różnica kosmicznej walki między Horusem, światłem niebieskim, a jego bratem Setem, huraganem. Tego dnia nie należało wychodzić z domu ani wyruszać w podróż. Oczywiście Mentemozis na pewno skorzystałby z tego pretekstu i nie zjawił się w sądzie. Zirytowanemu Pazerowi niemal opadły ręce, gdy przedstawiono mu niejasną aferę celną, w którą zamieszani byli cudzoziemcy kupcy. Zaczął czytać akta, ale po chwili odsunął, jak mógł zapomnieć o rozpaczy nubijskiego policjanta, który rozpaczliwie szukał swego pawiana w najciemniejszych zakamarkach miasta. Szef policji zaczepił Pazera na jednej z ludnych ulic. Nowy dziekan przedsionka kupował właśnie czerwone kwiaty z Nubii, z których przygotowywał ulubiony przez Zucha napar. Mentemozis był w bardzo kiepskim nastroju, mówił z namyszczeniem. Nadużyto mojego zaufania, przyznał. W gruncie rzeczy zawsze wierzyłem w twoją niewinność.
A jednak wysłałeś mnie na katorgę. Czy ty na moim miejscu nie postąpiłbyś podobnie? Sprawiedliwość musi być bezlitosna wobec sędziów, inaczej nie byłaby wiarygodna. Mnie nie została oddana. To nieszczęśliwy zbieg okoliczności, drogi pazerze. Dzisiaj los ci sprzyja i wszyscy się tym radujemy. Dowiedziałem się, że zamierzasz przeprowadzić proces w przedsionku w związku z tą pożałowania godną aferą z Kemem. Jesteś dobrze poinformowany, Mentemozysie. Pozostaje już tylko ustalić datę, która tym razem nie będzie dniem feralnym. Czy nie powinniśmy zapomnieć o tych żałosnych perypetiach? Zapomnienie to początek niesprawiedliwości. Czyż przedsionek nie jest miejscem, gdzie chronić muszą słabego, by ocalić przed możnym? Twój nubijski policjant nie jest słaby. To ty jesteś możnym, który próbuje go zniszczyć, oskarżając o niepopełnioną zbrodnię. Przystań raczej na ugodę, która pozwoli uniknąć wielu nieprzyjemności. Jakiego rodzaju ugodę? Wymieniono by pewne imiona, notablą zależy na szacowności. A czego ma się lękać niewinny? Plotki, pomówień, nieżyczliwości. Zostaną wymiecione z przedsionka. Popełniłeś wielki błąd, Mentemozysie. Jestem działającym ramieniem sprawiedliwości. To ty popełniłeś wielki błąd, rozstając się ze mną. Chcę znać imię naocznego świadka, który oskarża Kema o zamordowanie Branira. Wymyśliłem go. Na pewno nie. Nie wysunąłbyś takiego argumentu, gdyby taka osoba nie istniała. Fałszywe świadectwo traktuję jako akt kryminalny, zdolny zrujnować życie. Proces się odbędzie i wyświetli twoją rolę manipulatora, a mnie pozwoli przesłuchać twego sławetnego świadka w obecności Kema. Jak on się nazywa? Odmawiam odpowiedzi. Więc to aż tak wysoko postawiona osobistość? Obiecałem zachować milczenie. On wiele ryzykował i nie chciałby się ujawniać. A zatem odmowa współpracy w śledztwie. Znasz karę? Chyba tracisz rozum. Nie jestem nieznanym osobnikiem, lecz szefem policji. A ja dziekanem przedsionka. Nagle Mentemozys, z którego łysina przybrała ceglany kolor, a głos stał się piskliwy, uświadomił sobie, że stoi przed nim nie młody, prowincjonalny, spragniony uczciwości sędzia, lecz najwyższy prawnik miasta, który bez pośpiechu zdąża do wytyczonego celu. Muszę się zastanowić. Czekam na ciebie jutro rano w moim biurze. Wyjawisz mi imię swego fałszywego świadka. Choć bankiet na cześć dziekana przedsionka był prawdziwym sukcesem, Dennis już nie myślał o tym okazałym święcie, które zwiększyło jego sławę. Starał się uspokoić swego przyjaciela Kadasza, który tak był zdenerwowany, że aż się jąkał. Chodząc od ściany do ściany, dentysta nieustannie poprawiał szalone pukle siwej czupryny. Wzburzenie krwi zabarwiło na czerwono jego dłonie, a żyłki na nosie wyglądały, jakby za chwilę miały pęknąć. Obaj mężczyźni schronili się w najodleglejszej części ogrodu, z dala od niedyskretnych uszu. Chemik Sheshi, który do nich dołączył, upewnił się, czy nikt ich nie podsłuchuje. Siedzący u stóp daktylowej palmy, niski mężczyzna z czarnymi wąsikami, ubolewając nad nerwowym zachowaniem Kadasza, podzielał jego niepokój. Twoja strategia jest katastrofalna, wyrzucał Kadasz Denesowi. Wszyscy trzej zgodziliśmy się, żeby się posłużyć Mentemozisem, oskarżyć Kema i w ten sposób ostudzić zapały pazera. To był żałosny błąd. Ja nie mogę wykonywać zawodu, tak mi drżą ręce, a wy odmówiliście mi wykorzystania niebieskiego żelaza. Kiedy przystępowałem do spisku, obiecywaliście mi kluczowe stanowisko w państwie. Najpierw stanowisko naczelnego lekarza w miejsce Nebamona, przypomniał Dennis, a potem jeszcze wyższe. Żegnajcie piękne sny. Oczywiście, że nie. Czyżbyś zapomniał, że pazer jest dziekanem przedsionka i chce przeprowadzić proces w celu oczyszczenia Kema z wszelkich podejrzeń, a także powołać naocznego świadka, czyli mnie? Mentemozys nie wymieni twego nazwiska. Nie jestem taki pewien jak ty. Całe życie intrygował, by otrzymać stanowisko. Jeśli nas zdradzi, sam wyda na siebie wyrok. Chemik Szeszy kiwnął twierdząco głową. Uspokojony Kadasz przyjął kielich piwa. Dennis, który za dużo zjadł w czasie bankietu, masował swój wzdęty brzuch. Szef policji to nie zdara, ubolewał. Odsuniemy go, gdy obejmiemy władzę. Wszelki pośpiech byłby szkodliwy, wtrącił ledwie słyszalnym głosem Szeszy. Generał Asher działa w cieniu, a ja też nie jestem niezadowolony z moich wyników. Niebawem będziemy dysponować doskonałym uzbrojeniem i kontrolować główne arsenały. Przede wszystkim i my trzymajmy się w cieniu. Pazer jest przekonany, że Kadasz chciał mi ukraść niebiańskie żelazo i że jesteśmy wrogami. Nie zna naszych prawdziwych związków i nie odkryje ich, póki będziemy ostrożni. Dzięki publicznym oświadczeniom Denesa uważa, że aktualnym celem wojskowym jest produkcja niełamliwej broni. Trzeba go utwierdzić w tym przekonaniu.
Czyżby był aż tak naiwny? Zaniepokoił się dentysta. Przeciwnie, tak szeroko zakrojony projekt przykuje jego uwagę. Cóż ważniejszego niż miecz, który nie łamiąc może rozciąć kask, zbroję i tarczę. Dysponując taką bronią, Asher będzie podsycał spisek, by zdobyć władzę. Oto jaka prawda winna zawładnąć umysłem sędziego. Ale to zakłada twój współudział, wtrącił Denes. Posłuszeństwo specjalisty uwalnia mnie od odpowiedzialności. Ja się jednak niepokoję. Kadasz podjął swój spacer tam i z powrotem. Odkąd ten pazer stanął nam na drodze, nie doceniamy go, a dziś jest dziekanem przedsionka. Zmiecie go następna zawierucha, zaprorokował Denes. Sprzyja nam każdy upływający dzień, przypomniał Szeszy. Władza faraona sypie się jak zwietrzały kamień. Żaden z trzech sprzysiężonych nie zauważył obecności świadka, który nie stracił ani słowa z tej narady. Siedząc na szczycie palmy, zabójca, policyjny pawian, wpatrywał się w nich czerwonymi ślepiami. Oburzona sekciarskim, agresywnym zachowaniem Beltrama Dana, Nenofar nie pozostawała bezczynna. Wysłała go do siebie pełnomocników 50 najbogatszych rodzin z Memphisu, by jasno przedstawić im sytuację. Takich mocodawcy, jak i oni, sami korzystali z pewnej liczby honorowych funkcji, których nie musieli wykonywać, ale które zapewniały im dostęp do poufnych informacji i przywilej kontraktu z najwyższą administracją. W zapale reorganizacji Beltran likwidował podobne stanowiska jedne po drugich. Od początków swoich dziejów Egipt zawsze odrzucał nadmierny autorytaryzm nowobogackich, niebezpieczny niczym pustynna żmija. Płomienne przemówienie damy Nenofar zaaprobowano jednogłośnie. Był jednak człowiek, którego obowiązkiem było stanąć po stronie rozsądku i sprawiedliwości, Pazer, dziekan przedsionka. Dlatego też delegacja złożona z Nenofar i 10 przedstawicieli najwyższej arystokracji już nazajutrz uzyskała u niego audiencję. Nikt nie przeszedł z pustymi rękoma. Złożyli u jego stóp wazy balsamów, kilkanaście sztuk cennych tkanin i szkatułę wypełnioną klejnotami. Proszę to przyjąć w hołdzie dla nowej funkcji, powiedział najstarszy z delegatów. Wzrusza mnie wasza hojność, ale muszę odmówić. Stary Dygin też oburzył się. Dlaczego? Próba przekupstwa. Jesteśmy jak najdalsi od tej myśli. Proszę nam zrobić przyjemność i przyjąć dary. Zabierzcie te prezenty i ofiarujcie je swoim najbardziej zasłużonym sługom. Dama Nenofar uznała, że czas wkroczyć. Dziekanie przedsionka, żądamy szacunku dla hierarchii tradycyjnej wartości. Tu masz we mnie sojusznika, pani. Uspokojona tymi słowami, posągowa małżonka przedsiębiorcy przewozowego Denesa mówiła dalej z zapałem. Beltran bez żadnego istotnego powodu zlikwidował właśnie moją honorową funkcję inspektora skarbu i zamierza podobnie skrzywdzić wielu członków najbardziej szanowanych rodzin w mieście Memphis. Narusza on zwyczaje i znosi bardzo stare przywileje. Żądamy więc twojej pani interwencji, by odstąpił od tych prześladowań. Pazer odczytał fragment z reguły. Ty, który rządzisz, nie ustalaj żadnej różnicy między bogatym a człowiekiem z ludu. Nie przywiązuj wagi dla pięknych szat, nie garć tymi, którzy ubrani są skromnie, bo mają skromne środki. Nie przyjmuj żadnych prezentów od tego, kto posiada dobra i na jego korzyść nie pozbawiaj łask słabego. Kraj będzie miał silne podstawy, gdy wydając swój wyrok zajmować się będziesz wyłącznie aktami sprawy. Przepisy te, choć wszystkim znane, wywołały jednak niepokój. Co oznacza to przypomnienie? Zdziwiła się dama Nenofar. To, że znam sytuację i aprobuję działania Beltrana. Wasze przywileje nie są bardzo stare, bo pochodzą z pierwszych lat rządów Ramzesa.